witam wszystkich ponownie. Na tym naszym krótkim dzisiaj spotkaniu, na którym postaramy się jak najszybciej powiedzieć wam jak najbardziej praktyczne rzeczy. Mam nadzieję, że że przyjemnie spędzimy ten czas i postaram się zacząć tak dosyć szybko, bo mam nadzieję, że pewne rzeczy są dla was dość proste i już się z nimi zetknęliście. Natomiast no to jeszcze nam opowie o tym ankieta, którą wypełnimy na początku. No i co? No i chyba tak, chyba możemy zaczynać. Poproszę dalej. Także poprosimy o wypełnienie tej ankiety, z jakich social media korzystasz w Twojej organizacji, ale też jeżeli sami korzystacie z bloga bądź z czegoś innego, to też chętnie się o tym dowiem, na ile jesteście społecznościowi i no bo gdzieś to na samym końcu może mieć wpływ na wizerunek Waszej organizacji, wszelka Wasza działalność, także indywidualna i szczególnie jeżeli zabieracie na przykład na takim blogu głos w sprawach społecznych. W drugim pytaniu powinno być, iloma stronami na Facebooku administrujesz, bo może macie kilka fanpage'ów, także też bym o tym chciał wiedzieć. No i na końcu mamy pytanie, kto tam u was odpowiada, czy jest taka osoba od social media i jak to wygląda, czy to jest jakiś jasny podział? Czy będziemy też... A! Mhm. Widzę, że ktoś korzysta też z Twittera, to mnie cieszy. Nikt z Instagrama, a widziałem ostatnio na Instagramie taki wysyp organizacji. O, fajnie, że administrujecie też kilkoma stronami na Facebooku, bardzo mi się to podoba. Widzę, że jeżeli chodzi o ostatnie pytanie, to w większości to jest wynika, że chyba kilka osób bez wyraźnego podziału, ale chociaż też jest jakiś tam wyraźny podział wzrasta. Za chwilę kończymy ankietę, wypełniło już ją 80% osób, przepraszam. I zaraz krótkie podsumowanie tej ankiety zrobimy. Dobra, koniec. To są wyniki, które widzicie sami też. Rozumiem, jeśli ktoś mógł... Jeśli ktoś by mógł na czacie doprecyzować, że korzysta z jakiegoś bloga, ma gdzieś jakąś jeszcze inną formę komunikacji. Widzę, że Twitter często fajnie, bardzo mi się to podoba. Że tyle osób na Twitterze, bo szczególnie dzisiaj to podkreślam, bo nam się zagrzał dzisiaj nasz Twitter i tam po prostu nikt nie miał czasu się tym zająć i tam po prostu no, była taka sytuacja, że była potrzebna interwencja. Bo gorący temat się pojawił, także fajnie, że wy też jesteście i też to oznacza, że możemy się wspierać we wspólnych działaniach i komunikacji na Twitterze. Ale dopiero się uczę Twitter, no jasne, no, pewnie. Będzie tam kolejny slajd o tym, jakie media społecznościowe. Dzisiaj się skupimy głównie na Facebooku, bo to już jest dosyć długi temat i nam zejdzie się odrobinę. Iloma stronami administrujesz na Facebooku? No, sami widzicie, jakie są wyniki. Kto w Twojej organizacji zajmuje się tymi mediami społecznościowymi? Jedna osoba. Rozumiem, że zazwyczaj to jest kilka osób. Dobrze, możemy przejść dalej. Te wyniki coś mi mówią. Tak, o czym dzisiaj będziemy mówić? Jeszcze się zaczytałem z tego czata. Najpierw porozmawiamy sobie o tym, jakie kanały, oprócz Facebooka, no bo głównie to dzisiaj jednak Facebook. Będzie to bardzo subiektywnie na przykładzie naszej organizacji, gdzie mamy kilka fanpage'ów, 4 bądź 5 i potem przejdziemy do tego, jak te posty wrzucać, żeby ładnie wyglądały, jakich błędów unikać, jak to się wszystko formatuje i na końcu też duża część o tym, jak opłacać tego Facebooka te reklamy, żeby tanio wychodziły i żeby tych klików było jak najwięcej.
Więc dzisiaj wszystko praktycznie na to, czego się nauczyliśmy przede wszystkim przez ostatnie pół roku od sierpnia, odkąd zostałem formalnie zatrudniony w Watchdogu do prowadzenia tej komunikacji poprzez media społecznościowe. Nie tak od razu, bo dzisiaj to naprawdę mi to zajmuje dosyć dużo czasu, a na początku to było tylko jedno zadanie z wielu. Także mamy tam około 4-5 aktywnych fanpage'ów, którymi głównie ja zarządzam. Watchdog.org.pl, ten fanpage, który teraz zaraz zmieni nazwę na Watchdog Portal, administruje nim Joanna Gutzmann-Łusz. Mamy też fanpage publicznego rejestru umów, także no jest tego wszystkiego. I Twitter nam też bardzo dobrze działa. Możemy przejść dalej tak naprawdę. Także natomiast no, czy tylko Facebook? No na pewno nie. Dla nas wypalenie z Twitterem pod koniec listopada zeszłego roku było strzałem w dziesiątkę. Dzisiaj mamy około 1300 followersów i jest to inna grupa docelowa niż nasi fani na Facebooku. Odrobinę więcej dziennikarzy, jakichś tam blogerów czy gwiazd Twittera. Trochę inna społeczność i fajnie nam się ją animuje. Oczywiście brakuje nam na to odpowiednio czasu. Fajnie też, że u nas w organizacji jest kilka osób, które jest na tym Facebooku, odpowiada na te komentarze, że nie jestem tylko ja, że nie możemy przejść dalej na kolejną grafikę, że nie tylko ja poprzez profil naszego fanpage odpowiadam, tylko że jestem namacalny i są też inne osoby z imienia i nazwiska, które tam to komentują. Także dlaczego to takie ważne, aby być na tym Facebooku, aby próbować angażować naszych fanów? To oczywiście cały czas mówię z punktu widzenia naszej organizacji. Dla nas to jest dlatego ważne, bo nam Facebook generuje największy ruch na nasze strony internetowe, tak? Tam są ludzie. No i to nie jest tak, że my jakoś tam specjalnie faworyzujemy tylko tego Facebooka, bo nie jest tak, tylko po prostu jest taka sytuacja, są takie warunki, więc próbujemy się w nich odnaleźć. I dlaczego to takie ważne? Lubię mówić, że są takie trzy razy B, takie zasady, że jest blisko, bezpośrednio i trzecia zasada, która jest tylko trochę na B, bo tam są ludzie. I cóż, jeszcze raz podkreślę to, że u nas głównie ja się zajmuję tym Facebookiem, natomiast to jest bardzo ważne, że ja jestem jednak częścią tej organizacji w jakiś sposób i przy takiej ilości informacji, którą my generujemy, brzyczkowo wyrażę się tego kontentu, to jest ważne, to aby mieć kontakt z tą organizacją, ze wszystkimi osobami i też, żeby otrzymywać to wsparcie na co dzień od innych osób, no bo nie jestem w stanie być 24 na dobę na tym Facebooku, ale jestem prawie że bliski osiągnięcia tego wyniku. Także my na to dosyć dużo czasu poświęcamy i też zwracam uwagę do tego, jak się kontaktować, żeby starać się też odrobinę, jak to się mówi, żeby z różnych dywersyfikować źródło, które informuje z waszego fanpage'a, to znaczy, żeby też czasami zabierać głos jako wy, jako prywatne profile. A to kiedy żyjesz, Borys? A jeśli nie korzysta się dużo z Twittera, to... Aha. Nie, to nie ma czasu, przejdę dalej, bo się boję, że jak będzie na koniec czas, to opowiem wam, kiedy żyję i jak to się wszystko wydarzyło, że się tym zajmuję, bo to oczywiście jest też związane z jakimiś akcyjnymi fanpage'ami, które gdzieś tam zawsze jakoś miałem okazję prowadzić. I przejdę do przykładu. We wrześniu przyszedłem do Watchdoga podpisując umowę i zaraz chwilę później wydarzył nam się duży taki artykuł w dużym formacie i to był po raz pierwszy, kiedy tam bez specjalnego jakiegoś mocnego opłacania, kiedy jeszcze dokładnie nie wiedzieliśmy, jak to robić, udało nam się osiągnąć te 100 share'ów i wiedzieliśmy, że jednak, że to są nowi fani, że idzie za tym szereg zdarzeń, że ten Facebook musi być częścią naszej komunikacji, częścią angażowania fanów, którzy już są, zdobywanie nowych fanów, tak? I
gdzieś na samym końcu budowanie przez to marki, no bo zdecydowaliśmy się, że to jest też element tego świata i to jest dla nas ważne. Chwilę potem były wybory samorządowe i też nam, pewnie z racji tego, jak dobry był to artykuł i w jakim momencie został wypuszczony, i fajnie nam poszedł 180 reszer naprawdę za jakieś niedużą kasę, i to były takie dwa początki, które nas utwierdziły w tym, że musimy nad tym pracować, i bo mamy potencjał, bo dużo fanów potem nam przybywa i zgłaszają się nowi wolontariusze, także to cały czas w kontekście, dlaczego to takie ważne. Po prostu tak jak wspomniałem, że mamy nowych wolontariuszy, zgłaszają się do nas nowe osoby z kręgów też IT, chcą nam pomóc, angażują się, no i to też przecież robimy to dla kogoś, to nie jest tak, że to tylko biuro ma być odbiorcą tego, co robimy i się z nikim nie komunikuje, tylko no, robimy to dla ludzi i to jest dosyć ważne. Dobrze, przejdźmy dalej. Potem mieliśmy takie też dwa duże hity, które nam się nie spodziewaliśmy się, szczególnie tego prokuratora generalnego, to jest bardzo mało opłacone. Tam było troszeczkę więcej opłacone z fanpage'u Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej, a z Wolfdoga trochę więcej opłaciliśmy. No i tutaj przy pani premier jest 286 resharów. Tutaj już kampania poszła na dosyć szeroko w nową grupę odbiorców i też oberwaliśmy trochę przy tej kampanii, bo zebraliśmy część fanów, która do nas dotarła po tym, była, no, bo to jest nagrywane, jak to użyć, no, jest grupą fanów, która jest dla nas nowa i musimy z nią jeszcze pracować, żeby dokładnie zrozumieli nasz przekaz i to, czym się kierujemy, i standardy, które staramy się wpajać wszystkim dookoła, to jakie one są i skąd wynikają, i też to jest na przykład net etykieta, o której też chwilę będzie. Przejdźmy jeszcze dalej do kolejnego slajdu, gdzie mamy nasz największy hit, czyli z fanpage'u publiczny rejestr umów. Tutaj mamy 570 udostępnień ponownych, prawie 1000 lajków. Tam był specjalny budżet na to, nieduży, to warto było wydanie tych 100 zł, jeśli to było tyle, na to wszystko, i bo nie było więcej moim zdaniem. A po lewej stronie macie przykład posta od napisanego w ostatniej chwili, a może jednak napiszemy, i fajny obrazek, i po prostu nie wiadomo kiedy, w grudniu, w dniu Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, po prostu nam wszedł taki fajny hit, niespodziewanie, za jakieś nieduże pieniądze wielu fanów, i też fajnie, że z takim komunikatem z tego Facebooka się wbiliśmy, z tym, że jednak prawo do informacji to jest bardzo ważna kwestia, także dziękuję bardzo. Kolejny slajd, proszę. To są też już ostatnie dwa przykłady naszych postów, które nam wyszły też bardzo niespodziewanie. To, co wszyscy mówią, żeby jednak za każdym razem dawać obrazek na fejsie, no coś mi przyszło do głowy, że nie dam tego obrazka, to było 2 tygodnie temu po lewej stronie tutaj, i świetnie poszedł, dużo udostępnień, prawie nic nie opłacony, mieliśmy wpłaty za to. Tutaj pewnie jest ważne to, że wygraliśmy w sądzie z Ministerstwem Sprawiedliwości, ja to zakomunikowałem, bo tam widziałem komentarze, że właśnie, że tam taka przewrotność tej całej sytuacji, że wygrywamy z Ministerstwem Sprawiedliwości w sądzie. Natomiast też to jest przykład tego, że nie musi być post z obrazkiem, i czasami też fajnie jest, jak się decydujecie na to, że ktoś się tym Facebookiem zajmuje i próbujecie różnych rzeczy, a nuż się uda, i fajnie, jeśli jest jakaś taka jedna osoba, która stara się te wszystkie komentarze czytać, stara się zaglądać na skrzynkę tak zwaną pocztową facebookową naszą, i wchodzić w interakcję, prowadzić dyskusję, jak najszybciej odpowiadać ludziom, jak najszybciej przekazywać to do biura, i gdzie się po pół roku, po roku jesteśmy w stanie powiedzieć, że mamy zbudowaną społeczność. Wiem, że część z was dopiero zakłada Facebooka, dopiero myśli o założeniu fanpage'a, także to nie jest tak, że to przyjdzie od razu. To jest budowa, praca u podstaw i budowa tego wszystkiego. Aha, i słowo o poście z obrazkiem.
Ale chcę teraz konkretnie powiedzieć o zdjęciach, o tym, że zdjęcia nasze, jak w ogóle informacje o nas są najłatwiej klikalne, najbardziej klikalne, najmniej nas kosztują i to jest przykład właśnie takiego posta, gdzie koszt za aktywność na tym obrazku wynosiła bodajże 2 grosze, tam 2 złote opłaciliśmy czy coś, świetny wynik, także też tak, tyle w tym temacie. Od czego zaczynajcie? Chcę, żebyście sobie zdawali sprawę z tego, że wysokość, miejsce, umiejscowienie waszego znaczka na Facebooku przy waszych artykułach na waszych www jest ważne. Po lewej stronie macie przykład naszej strony i żeby ten znaczek lubię, to był jak największy i żeby był zaraz na samej górze, łatwo klikalny. Jeśli macie jakiegoś webmastera, to niech on próbuje, bo tam są różne wielkości tego znaczka, nie każdy się ładuje, trzeba próbować, bo tam Facebook ma jakieś swoje ograniczenia i jak się nie uda, to odrobinę zmniejszyć. A tutaj po prawej stronie macie przykład w ogóle komunikacji na stronie głównej, że tu jest znaczek Facebooka i nie musi on być wcale facebookowy, jest tutaj znaczek YouTube'a, jest Instagrama znaczek, także też niech to będzie na waszych stronach. Polecam wam z mojej perspektywy, że to jest ważne i nam się zwiększa klikalność po tym, jak przenieśliśmy te znaczki lubię to wyżej, spod artykułu nad artykuł. Przejdźmy dalej na ostatni slajd na ten temat. Jest też możliwość zrobienia i poleć, i udostępnij. To też jest jakiś pomysł, warto z tym próbować może w ten sposób. To mechanizmy liczenia tych cyferek tutaj są dosyć podobne i kwestia tego, jak zadecydujecie, żeby to wyglądało, czy też tweetki, w zależności od tego, czym się zajmujecie, jaką działalność prowadzicie i czy uważacie, że ten wider będzie dla was, te tweetnięcie tego posta będzie istotne. Nie czytam na czacie, mam nadzieję, że ktoś zapisuje pytania. Cieszę się, przejdźmy dalej. Od niedawna na fejsie możecie z lewej strony znaleźć i zrobić sobie zakładkę YouTube'ową, zakładkę Instagramową i też na newsletter można się zapisywać. I potem tutaj na osi czasu tak zwanej, na profilu macie odnośnik do YouTube'a i do Insta. Także my mamy YouTube'a, raczkujemy z Instagramem, dostałem zgodę w sierpniu czy tam w wrześniu na tego Instagrama, nie mam czasu się tym zająć, nie działa mi kamera w moim smartfonie tak fajnie, żebym miał odwagę robić zdjęcie na Insta, ale myślę, że to jest jednak ważne, że dzięki temu, że jest Instagram i ma te fajne filtry, to oprócz tego to fajnie na przykład na tym fejsie można wejść w te zdjęcia poprzez Instagram i jest to bardziej ułożone niż te takie customowe miejsca zdjęć, gdzie tam czasami po dwie grafiki ląduje, bo raz na cover foto, raz w poście i się tak w dziwny sposób ładuje, więc jest taka informacja i zwracam na nią uwagę, warto, żeby to fajnie wyglądało u was, możemy przejść dalej. O, to już przejdziemy do takich części merytorycznych. To jest nasz post sprzed kilku lat i to jest na temat net etykiety, czyli tego, czy piszemy z caps locka. Ja zdecydowanie odradzam pisanie z caps locka. To jest artykuł sprzed 2 miesięcy, przepraszam. Zdecydowanie odradzam pisanie z caps locka. Proponuję, żeby tego nigdy nie robić. Jestem w stanie zaakceptować, że to robicie na końcu posta, napiszecie dzięki, ale z caps locka, ale nic więcej. I uważam, że można napisać te dzięki z wykrzyknikiem, ale bez caps locka. Pamiętajcie, że w ten sposób podnosicie tą dyskusję. I nie wiem, czy to jest takie fajne i no po prostu uważajcie na to, bo często widzę, że ktoś pisze z caps locka więcej niż 3 wyrazy i to jest moim zdaniem sprzeczne, zgadzam się z tą internetową etykietą, że tego nie robimy prawie nigdy. Możemy przejść dalej. Tu są dwa screeny na temat tego, bo wiem, że część z was, w związku z tym, że kilka osób prowadzi te Facebooki, pisze z przodu imiona przed postem. Ja bym to też odradzał. Uważam, że jeżeli kilka osób ma admina moda, to tutaj przy postowaniu widać, kto napisał, kto jest autorem tego posta. Znaczy to widać tylko dla nas, oczywiście, wiem o tym. Natomiast no, jest to jakaś odpowiedzialność, to nie jest tak, że to nie wiadomo, kto napisał i w razie czego można
do tego wrócić, zrobić screena, pokazać, że czy w ogóle nie ma problemu przecież, żeby ktoś się przyznał do tego, że napisał z profilu i wywołał jakąś burzę, czy to się przecież zdarza, że czasami ktoś nie zmieni profilu i tam tweetnie do kogoś z profilu organizacji, do jakiegoś tam ministra czy kogoś. Ale zawsze można przeprosić. Po lewej stronie mamy przykład tego, jak to robi pewien fanpage. Tutaj są takie dwa ukośniki i dopiero potem jest imię i nazwisko. Jeżeli ten post miałby tylko tutaj te jedno zdanie, masz dwie minuty i potem byłyby te dwie kreseczki, imię i nazwisko, to z automatu wszystko, co jest nad tymi dwoma kreseczkami, wlatuje, jest chowane i trzeba kliknąć więcej, załatw więcej, żeby się rozwinął ten post. Także jeżeli już bardzo to chcecie robić, to róbcie to. Ja odradzam, bo uważam, że post wtedy zajmuje miejsce, poza tym może niepotrzebnie fokusować ludzi na tym, kto to napisał, a nie na meritum. Przejdźmy dalej, tak? Borys, a komentarz... Tak, wspominałem o tym trochę. Uważam, że fajnie jest, jeśli jest więcej niż jedna osoba z waszej organizacji, która jest w stanie podjąć dyskusję na waszym fanpage'u, jest na tym Facebooku i potrafi się odnieść merytorycznie do jakichś argumentów bądź problemów, które wynikają w komentarzach. Jeżeli to jest jedna osoba, to rozumiem, że część wtedy bierze to na swoje barki jako fanpage i piszę z profilu fanpage'a, natomiast ja staram się aktywizować bardzo całą samą organizację, żebyśmy pisali indywidualnie ze swoich kont jak najczęściej, żeby było widać, że nas jest kilka osób, że jest prezes, prezeska, że jest Adam, że jestem ja i no i jesteśmy wszyscy merytorycznie, wiemy, o co chodzi w naszej organizacji i nie chowamy się pod naszym fanpage'em. Kolejny screen. No słuchajcie, wrzucamy link do newsfeeda na ten nasz fanpage i tak, zobaczcie, że możemy zmienić obrazek, mimo tego, że nam sugeruje tutaj, możemy wybrać obrazek, jaki chcemy i on będzie albo o taki pionowy, w zależności od jego wielkości, albo całkiem przejdziemy tutaj, że on będzie na górze i te dwa napisy zajdą pod obrazek. Zwracam też uwagę, tutaj widzicie te 4A, to ja je dopisałem. Możecie zmieniać dowolnie treść tego artykułu, nawet jeśli nie jest wasz. Jeżeli ktoś tutaj by napisał, to jest akurat nasz artykuł, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że to jest artykuł The Times Act, w którym ja piszę jednak, że w tytule tego artykułu The Times, że jednak Warlock Polska jest numerem 2, a nie jeden w Polsce. I bo się pomylili, prawda? I tutaj też to też po kliknięciu przed załadowaniem posta można zmienić ten drugi tak zwany podkomentarz. I też pamiętajcie, że macie jeden krótki przekaz tutaj, ograniczony ilością miejsc i tu jest kolejny przekaz i opis oczywiście może być odrobinę dłuższy. Pamiętajcie, żeby nie powtarzać w opisie tego, co jest przede wszystkim w tym głównym nagłówku. Jestem w stanie zrozumieć, że powtarzacie częściowo tutaj, co jest w podpisie, natomiast no to już do was zależy decyzja, jaki to jest artykuł i zwracam uwagę, że macie trzy miejsca na to, żeby poinformować o trzech w trójaki sposób o różnych rzeczach, żeby to nie były powtarzające się rzeczy, wtedy ten nasz post wygląda atrakcyjniej. I ostatnia rzecz na ten temat, którą chciałbym powiedzieć, ale zapomniałem, więc przejdźmy dalej. Tak, tutaj jest znajomy screen sprzed kilku dni zaprzyjaźnionej organizacji TechZupowej. Często jest tak, że chcecie wrzucić link czyjś, na przykład waszego partnera, partnerskiej organizacji, partnerskiej akcji, gdzieś coś bierzecie udział, ale się okazuje, że w tym linku nie waszym, w którym nie jesteście nic z nim zrobić w adminie, nie macie czasu, no i chcecie go wrzucić i tutaj po lewej stronie widać, że został wrzucony link i został wrzucony obrazek, dlatego, bo tego obrazka nie było w tym linku, tak? Pamiętajcie, że możemy ten link normalnie wrzucić na swój fanpage i nam coś takiego wyskoczy, tak jak w poprzednim screenie było i tutaj mamy dodaj obraz i możemy o ten obraz tutaj dodać i wtedy w tym naszym poście, jak go puścimy, to po kliknięciu w ten obrazek będziemy odesłani do linka tego, którego chcemy, tak? To chyba jest lepsze i skuteczniejsze moim zdaniem. Natomiast jak widać, tutaj kampania poszła dosyć dobrze, 12 reshare'ów, 50 lajków, przejdźmy dalej.
Tak, o tym zaraz będzie mowa, czy tego linka zostawiać, oczywiście nie zostawiać. Przejdźmy dalej. O, to jest właśnie przykład tego naszego posta sprzed kilku lat, w którym został link, a nie powinien, bo zajmuje niepotrzebnie miejsce. I oczywiście wygląda mniej super, jakby mógł wyglądać, gdyby go nie było. Oprócz tego chciałbym zwrócić uwagę, że Marcin Gerwin nie jest otagowany mimo próby, mimo podjęcia próby, czyli ta małpka przed Marcinem oznacza, że ktoś coś wiedział chyba jednak na temat tagowania. Sopatka Inicjatywa Rozwojowa też ma swój fanpage i też można było ją otagować, tak samo jak szef Szymon Osowski też ma taki szefowski fanpage. Jak to się robi, to na następnej grafice przejdźmy jeszcze. Tutaj są dwie różne osoby. Jedną osobą jest Patrycja, druga jest osoba szczepańska, która chyba też ma na niej Patrycja. Natomiast tak czy siak to są dwie różne osoby, to znaczy, że możecie odmieniać imiona i nazwiska osoby, o której piszecie, tak? To jest akurat zły przykład, bo no, nie da się napisać Patrycja Patrycjo czy Patrycji, natomiast Borys, Borys się da się już napisać tak samo jak można podejmować próby odmiany nazwiska. To tak tylko informacyjnie, że jest taka możliwość, no i jeśli się da, to odmieniajmy te imiona i nazwiska. Czasami, tak jak w te dwie grafiki wcześniej, gdzie pokazywałem wam nasz post sprzed dwóch lat, gdzie nie był ten Marcin otagowany i Sopocka Inicjatywa Rozwojowa nie była otagowana i Szymon nie był otagowany. Czasami są problemy z tym tagowaniem. Trzeba wtedy zmienić tutaj w prawym dolnym rogu przy poście autora, podmiot, różne fanpage'e. Należy przejść na swój profil osobisty i w ten sposób próbować otagować, o ile macie Marcina w znajomych. Tak? Czasami się da otagować Marcina, nawet jeśli nie jest naszym znajomym. Czasami można go followować i też się da otagować Marcina. Fanpage najłatwiej otagować, jeśli macie go zalajkowanym. Zdarza mi się też, że z profilu fanpage'u mam zalajkowany fanpage, bądź fanpage osoby i wtedy też się da tagować. No, mimo tej wiedzy wczoraj mi się nie udało otagować z profilu naszego fanpage'u mojego Szymona. I co? No i poszło bez, trudno, no, nie zawsze się udaje. Trzeba klikać, aż się uda. Tak samo z tagowaniem na zdjęciu osób też może być czasami problem. Też zwracam uwagę na próbę podjęcia zmiany autora i wtedy skutecznym tagowaniu. Kontynuujmy. Kolejna grafika to taka, wczoraj mi wpadła jeszcze, myślę, żeby dorzucić tutaj pomysł InfoScavin tego lokalnego portalu, który po spotkaniu tym trzydniowym naszym teraz w tym, na warszawskiej Pradze zaczął opłacać te reklamy i też postanowił powiadomić swoich fanów o tym, żeby otrzymywali powiadomienia. Muszą sobie taką rzecz odkliknąć. Być może to jest też dobry pomysł dla waszej organizacji i pierwszą rzeczą, którą zrobicie po powrocie do domu. Po zakończeniu webinarium to będzie właśnie to. Ja nie wiem, czy to jest odpowiednia pora 16.44. Z mojego doświadczenia wynika, że jest mała dziura między 16 a 17.30 w internecie i my tak mamy zazwyczaj, że staramy się z kampaniami startować w poniedziałek rano. Natomiast to nie jest sztywny podział, jak już zaczniecie pracować i powoli czuć tego Facebooka, to sami wyczujecie, kiedy jest najlepszy czas na wpuszczanie posta i potem na ewentualne opłacenie go, żeby jakoś tam hulał w tych internetach. Także chyba tego screena wszyscy zrozumieli, że jeśli nie to proszę pytać na koniec, przejdźmy dalej. Tak, to... Ten screen ma nam odsyła, link odsyła do wydarzenia na Facebooku. Jestem w stanie sobie wyobrazić, bo nam też się to czasami zdarza, że linkujemy obrazkiem do linku gdzieś na naszej stronie internetowej, ale dodatkowo jest wydarzenie na przykład, na które też chcemy odesłać. Także zwracam uwagę na to, żeby dokładnie oznaczyć, że tutaj jest link do wydarzenia. Lub tutaj jest link do innej informacji, innej niż w głównym message'u, który idzie poprzez obrazek.
Także też, jeżeli, bo z eventami i z wydarzeniami na Facebooku jest tak, że fajnie jest, jak odsyłamy w głównym poście do wydarzenia, bo wtedy pod obrazkiem jest opcja od razu dołącz. Natomiast różnie możecie decydować i także proszę pamiętać o tym, żeby zwracać uwagę, zwracam uwagę na czytelność takiego posta, żeby było zaznaczone, że a tutaj odsyłamy, a w tym miejscu odsyłamy do czegoś tam. I też może się zdarzyć, że chcielibyście, żeby ten link nie wyglądał długo, bo słuchajcie, ten link mógłby wyglądać odtąd dotąd i też odsyłałby do tego wydarzenia. Tak? To jest wszystko niepotrzebne. To jest tylko niepotrzebnie zajmuje miejsce. Pamiętajcie też, że w pewnych sytuacjach możecie skorzystać, to będzie potem na kolejnej grafice, z takiego portalu, z takiej skracarki linków. Są różne, no, na przykład bit.ly albo tam Google'owa jakaś jest chyba, czy coś takiego. I wtedy zaraz będzie przykład kolejny, kiedy tam po ukośniku, tam kilka cyferek i jest wasz krótki link. Tak, możemy przejść dalej, moim zdaniem. Żeby obrazki były linkami, to cofnijmy się może dwie grafiki wstecz, bo była specjalna grafika technologie.org.pl, tak zupo o tym. To jest grafika numer 18. Po lewej stronie macie przykład tego, że grafika nie odsyła do linku, tylko link jest w poście. Tak? Po prawej stronie wrzuciłem ten link na mój fanpage, na dostęp do informacji publicznej i zobaczcie, że w tym miejscu gdzie jest dodaj obraz, można kliknąć i można załadować z własnego dysku ten Google dla organizacji pozarządowych, tak? Non-profits. W ten sposób linkujemy. Super, jedziemy dalej. Grafika numer 25, moim zdaniem. Tak, więc tutaj chciałem porozmawiać o tym, po pierwsze grafika jest bez obrazka, zwróćcie uwagę. Nie wiem dlaczego jest bez obrazka, bo można dodać do tego linku obrazek. Nie wiem dlaczego nie został włożony. Jest też link, który nie musi być w tym miejscu. No i też chciałem porozmawiać, wrócić jeszcze do długości postów i do tego, co tutaj piszemy. I zobaczcie, że główny message linka, do którego linkujemy, jest tutaj, że rycerze z oblężonej twierdzy. Tutaj praktycznie się powtarzamy. Natomiast ja nie wiem, co to jest oblężona twierdza i co to jest choroba łańcuchowa. Wiem, że jest podobno ciekawie. Jest też nawias, których ja się staram unikać i wpajam wszystkim w mojej organizacji, że to, co w nawiasie, to wydaje się niepotrzebne. To po takim wrześniowym szkoleniu z taką bardzo fajną akademicką wykładowczynią, która nam pomagała w redakcji pism różnych, do takich wniosków doszliśmy i to jest taka złota jej rada, której staram się trzymać. Także zwracam uwagę na to, jak te wasze posty wyglądają, co piszecie, jak długo, czy nawias, czy powtarzamy to, co jest tutaj. Pamiętajcie, że cały czas, że możemy zmienić treść tego głównego tutaj. Tutaj też możemy zmienić treść tego podtytułu. Im mniej piszecie, tym lepiej. Nie wiem, czy pan Grzegorz Łyś obraziłby się, gdyby jego imię było tylko napisane przez G. I też wyważony artykuł, kropka, polecamy, kropka. No chyba to mogło być jedno zdanie, albo odrobinę więcej emocji, gdzieś jednak po przecinku rozwinąć się. I też chciałbym zwrócić uwagę, że tydzień temu, jak się przygotowałem do tej prezentacji, przejrzałem prawie wszystkie wasze fanpage'e i tam zdarzają się posty, które są zrozumiałe tylko dla was. Pamiętajcie, że skoro już się decydujecie na prowadzenie tego, że uznacie, że Facebook to jest ważne źródło komunikacji i już to wszystko zaczyna wam trybić i macie nowych fanów, starajcie się nie zapominać o tych nowych fanach. Ci nowi fani mogą nie wiedzieć o podstawowych rzeczach, tak, które są zrozumiałe tylko dla was. Słuchajcie, ja, który jestem z NGO, miałem problemy ze zrozumieniem niektórych postów, o czym one są.
Także zwracam uwagę na to, żeby odrobinę więcej czasu do tego na to poświęcić, odrobinę się przyłożyć i po prostu postarać. Też unikajcie, proszę was bardzo o to, żeby unikać pisania postów, które są śmieszne tylko dla was. Co się zdarza, ale od tego macie swoje prywatne profile, żeby też je włączać w interakcję i starajcie się, jeśli już coś śmiesznego pisać, no to odrobinę wyważyć ten żart i jednak nie pisać takich emotów jak dy na oficjalnym fanpage'u, tak, co się zdarza. Ja mam sam z tym kłopot, no bo ja też teraz w niedzielę napisałem 3 serduszka. Ale to już to są zawsze serduszka, to jest znak graficzny. Tutaj, no nie wiem, no ostrożnie. Ja to robię bardzo rzadko. Zdarzyło mi się zrobić takie znaki w poście też w listopadzie przy innym spotkaniu grupowym. Przy kursie na straży, gdzie było dużo osób i wtedy uznałem na tyle fajne emocje, że jest fajna grupa czy coś i tam dodałem takie customowe zachowania, że tam oglądamy, była taka możliwość, żeby w poście napisać, że oglądamy Watchdog TV, coś takiego, także to też w taki sposób uzewnętrzniania jakichś rysunków czy coś tam. Mam ten screen, ale niestety za 5-15 nie pozwolono mi go wrzucić, także to nie jest moja wina tym razem. Przejdźmy dalej. To jest wczorajszy przykład posta. Oni się zajmują face'em i powiedzmy, że face'em, no jakąś tam komunikacją i tam blogerami bardziej, natomiast zwracam uwagę na to, na skomplikowaność tego posta pewną i na to, jak oni zastosowali pewne tam jakieś proste rzeczy, nie? Mamy tutaj pytania, raz, dwa, trzy pytania, tak? Także tutaj macie link wrzucony poprzez tą skratarkę, o której wam wspomniałem, GitL i raport współpraca, krótki, fajny link, łatwy do zapamiętania. No i na konstrukcję tych pytań zwracam uwagę, że jest w miarę czytelna. To jest tylko jako dobry przykład, że sam lubię wykorzystywać takie strzałki, staram się to robić jak najmniej, natomiast no jak widać, chyba też muszę częściej do tego zrobić, to robić. Też w zależności od tego, co chcecie komunikować, jaki stopień skomplikowanego tłumaczenia już w poście, a na ile chcecie odesłać do rysunku, to jest kwestia decyzji takich bardzo istotnych, których nie jesteśmy w stanie teraz ocenić dla wszystkich waszych organizacji, dla wszystkich waszych postów, więc idźmy dalej. Słuchajcie, nie wiem kto jest, nie wiem na ile to jest interesujące, to jest trochę temat na temat tego, gdy wasz obrazek, do którego linkujecie, ma dużo tekstu i po godzinie hulania w internecie Facebook wam go blokuje. Da się spróbować napisać to czcionką, która jest do odczytu przez Facebooka, ale nie jako czcionka, tylko jako kwadraciki bądź takie różne rzeczy. Tutaj mamy jeden typ czcionki, tutaj jest drugi typ czcionki, można próbować, my tak robimy. Jeśli nie mamy czasu, to nie robimy i godzimy się też na krótką kampanię. Są dwa linki na ten temat. Przejdźmy grafikę dalej, będziemy kontynuować ten temat. Tu jest krótka instrukcja dla Windowsa. Pod tym linkiem, przepraszam za stopień skomplikowania, mogłem go uprościć, znajdziecie instrukcję dla Ubuntu i dla Windowsa, jak wstawić taką czcionkę, jak potem w obrazku, żeby to wyglądało żeby to przeszło przez blokadę facebookową na temat reklam. Najpierw trzeba tutaj w jedynce macie, że ściągnąć zestaw czcionek, potem otworzyć te czcionki, zainstalować je i no i potem użyć tej czcionki, ten napis napisać i przejdźmy dalej. I tu będzie przykład teraz. To jest przykład grafiki, która na pewno nie przeszłaby przez Facebooka, przez reklamę Facebooka. I nie mogłem tej na górze, na czerwonym tle w prosty, szybki sposób wyciąć, więc póki to nasz wolontariusz taki super znany nam pomógł. Przejdźmy dalej graficzką.
I ten tekst został napisany nową czcionką i jak widać Facebook już go nie odczytuje w tym miejscu. Nie puściliśmy na to kampanii, bo my będziemy pracować nad jeszcze inną formą grafiki do podziękowania naszym darczyńcom. No dobrze, to może teraz jakiś krótki przerywnik. I tak. A tylko to jest cały czas. Aha. Przepraszam. Co zrobić z sukcesem posta? Miał być filmik, natomiast nie będzie tego filmu teraz, tylko będzie grafika, do której przejdę. Załóżmy, że opłaciliście jakiś post i macie dużo lajków i domyślacie się, że przypuszczacie, że może być tak, że tam zalajkowali to jakieś osoby, które nie są waszymi fanami. Wtedy należy kliknąć w tą magiczną cyfrę 120 osób, czy tam ilu wam zalajkowało. No i wyskoczy wam coś takiego. Zaproś do polubienia swojej strony użytkowników, którzy polubili ten post. Tak? Ja mam tutaj braki pewne, bo trochę się opuściłem w tym Facebooku i tutaj mam sporo osób, do których mogę wysłać zaproszenia i z mojego doświadczenia wynika, że reagują na te moje zaproszenia ludzie i lajkują naszą stronę i to są wartościowi fani moim zdaniem, no bo przecież kliknęli, lubię to w ten post, więc byli w jakiś sposób zainteresowani. Tak, możemy przejść dalej. Teraz będzie filmik, żeby odrobinę się wyluzować i pokażę wam, co robię, kiedy dostaję jakiś materiał od mojej organizacji, jakiś artykuł na jakiejś stronie i chciałbym go puścić w internet. I co robię wtedy? Wchodzę sobie na admin, na panel administracyjny, mam ten artykuł tutaj na dole, wybieram GIODO, wchodzę w niego, no i zmieniam obrazek, piesek, nie podoba mi się ten piesek tutaj po prostu. Będę szukał nowej grafiki. O, super, grafika na pana Optykonu na temat GIODO, uznanie licencji, fajnie, wrzucam sobie tutaj ten ich obrazek, zapisuję i zobaczcie, na górze przechodzę do developers.facebook.com/tools/debug. Bo ten obrazek jeszcze się nie zapisał, więc szybko wrzucam link z mojej strony. 6 minut temu był pobrany obrazek, więc tutaj klikam 1000 razy, żeby się pobrał ten najnowszy obrazek. I o, już jest, wyskoczyło 2 sekundy i po chwili wchodzę sobie na Face'a, na fanpage, próbuję ten link wrzucić i co się okazuje? Tak jest, już się zastał obrazek, udało się, możemy tutaj sobie zmieniać tytuł tego, podkręcać i tutaj też możemy zmieniać podtytuł i puszczać to, opublikuj, a potem klikaj, szeruj, lajkuj i dyskutuj. Tak, jak mamy czas? 17, ile nam zostało czasu? Dobra. Teraz będzie ankieta. Także zapraszam do wypełnienia tego, jak często i czy opłacacie posty na Facebooku. Wiem, że część z was to robi. Wiem, że część z was, która nas nie ogląda na żywo, ale potem w domu będzie oglądała, jest żywotem zainteresowana i widzę te wasze reklamy, widzę, że to robicie. Także teraz za chwilę przejdziemy do tego, jak to robić, żeby to było tanio i żeby nie trzeba było siedzieć tam non-stop. Jeśli w ogóle jest taka możliwość, żeby tam nie siedzieć w tych reklamach, jeśli mam być tanio. Widzę, że już 40% wypełniło. 70% już nawet, a jakie macie tempo. Super, żebyście tak szybko klikali na Facebooku potem. Mam podgląd decyzji. Większość z was tego nie robiła. To jest bardzo... To jest ciekawa informacja. Więc przejdźmy. Nie opłaca mi, nie zamierzam tego robić. Aha. No dobrze, to może najpierw odpowiem osobom, które nie opłacają i nie zamierzają tego robić. Wspomnę wam o takiej rzeczy, że jeżeli macie 1000 fanów na Facebooku i coś piszecie, chcielibyście do nich zakomunikować, to wiecie o tym, że jak zapostujecie rano o tej 8, to po godzinie dotrzecie do 150-250 waszych fanów, a reszta w ogóle tego nie dostanie. Zdajecie sobie z tego sprawę. Więc zwracam na to uwagę i zwracam uwagę, że opłacenie takiego posta za 2 złote może spowodować, że te drugie 300 osób zobaczy tą waszą informację. Waszych fanów. Tak? Czyli tych fanów, tych ludzi, którzy teoretycznie
kliknęli, lubię to wasz fanpage, chcieliby być poinformowani na temat waszej aktywności, a nie są, tak? Bo algorytm facebookowy jest taki, a nie inny. I też ta ten screen z info z kawiny, który mówił, żeby włączyć tą aktywność waszego fanpage'a, to jest tutaj ważny, tak samo jak potem, kiedy zaczynacie pracować na Facebooku, opłacać i ci ludzie zaczynają klikać w te wasze reklamy, załóżmy posty sponsorowane, to potem to im się zmienia algorytm. Potem im się z automatu to powinno wyświetlać bez opłacania. Ja to oczywiście zauważam i to jest jakieś budowanie. Więc przejdę do tego, jak już pewnie większość z was, która opłacała, to robi to pewnie w ten sposób. Ten podstawowy tryb promuj post, który jest pod postem. Ja zachęcam, żeby to robić inaczej. Natomiast już teraz ten tryb się staje coraz wygodniejszy. Facebook cały czas to na bieżąco zmienia te różne opcje. I tutaj już możemy zaznaczyć tylko osoby, które lubią stronę. Jeszcze niedawno się nie dało tego zrobić i da się zrobić jakieś tam targetowanie grupy docelowej. Drugą opcją jest też osoby, znajome osoby naszego fanpage'a. Zwracam uwagę, że jeżeli 1000 osób lubi nasz fanpage, to ci znajomi to są teoretycznie ci znajomi tego 1000, więc to jest dosyć duża liczba. Więc duży rozstrzał i potem rzadziej są kliki i są droższe, jest ich mniej za te 2 złote, także zwracam na to uwagę. I tutaj jeszcze macie w tej żółtej ramce, tak, jest informacja, że najprawdopodobniej ten obrazek zostanie zablokowany po jakimś krótkim czasie ze względu na to, że ma zbyt dużo treści, a za mało obrazka. Ja czasami się na to godzę, czasami nie mam czasu zmienić czcionkę, przysiąść po prostu takie tempo, że po prostu często się zdarza tak, że nie mam czasu się tym zająć, lub obrazek, który chciałbym wrzucić zastępstwo, jest zupełnie niepasujący i tak, do tego jeszcze wrócę, bo będzie specjalny screen na temat krótkich, szybkich kampanii, które wiem, że zostaną zablokowane. Przejdźmy dalej. Drugim, mogę poprosić o zmniejszenie, drugim trybem trudniejszym, znaczy trudniejszym, no takim, trzeba wejść tutaj w ten menadżer reklam i nam wyskoczy, przejdziemy do takiej strony, takiej dla administratorów, że tak powiem, zaawansowanej bardziej. Mamy promuj swoje posty, mamy promuj swoją własną stronę. Promuj w swoją stronę. No i różne takie inne rzeczy. Ja zazwyczaj korzystam tylko z promuj swoje posty. Na początku też robiłem promuj swoją stronę, czyli odsyłałem bezpośrednio na nasz www, ale jednak czekam póki co na te nasze nowe www i póki co bardziej w związku z tym staram się przekierowywać ruch wokół fanpage'a, wokół posta, a nie bezpośrednio na www. Natomiast docelowo chciałbym to zwiększyć, jak robię nowe www. Tu macie o aplikacji, o wydarzeniu. Mi wydarzenia nie wychodzą. Słabo mi wychodzi w ten sposób robienie wydarzeń. Staram się jednak promować post z informacją o tym wydarzeniu. Przejdźmy dalej. No i tutaj mamy film. Kiro chce, fanpage mojego psa chce wrzucić film. I od razu nam tutaj sugeruje, że hej, Facebook nam sugeruje, żeby to zrobić wrzucić przez Facebooka, a nie przez YouTube'a. I ma rację. Znaczy ma rację. Ma rację o tyle, bo takie posty wrzucone, filmy wrzucone przez Facebooka, a nie YouTube'a mają dodatkowy bonus, tak? Mają inny algorytm. Są częściej wyświetlane użytkownikom. No, ale to już do was należy decyzja, czy chcecie, żeby ten film nabijał sobie liczbę wyświetleń na YouTubie, czy jednak większy zasięg taniej poprzez Facebooka załadowanie takiego filmu. Przejdźmy dalej. Tak, promuj fanpage. Promuj stronę, to jest promuj fanpage. Tak, bardzo możliwe. Natomiast jest też jedna z opcji, gdzie link, po kliknięciu w obrazek w linka przechodzimy od razu na naszą www, a nie na posta. To też w zależności od tego, czy po prawej stronie jest ten reklama i no i jak to sobie ustawimy, możemy to w różny sposób. Czy lepiej wrzucać na YouTube, czy na FB, czy tu i tu.
Ja bym rzucał na Facebooka, natomiast w mojej organizacji jest decyzja taka, że wrzucamy na YouTube'a, bo chcemy, żeby tam, żeby potem na YouTubie nie widać nic, że mamy jakieś odsłony. Natomiast no, także nie ma tutaj. Można tu i tu, no tak, no tylko że jednak to nie jest tak, że wrzucisz tu, to ktoś obejrzy tutaj, a potem na YouTubie. Nieważne, możecie się zastanawiać i próbować dawać ten info o wynikach, natomiast wieść niesie się taka, że te filmiki facebookowe mają spory bonus, dodatkowe wyświetlenia, lepszy algorytm wypada, to wyświetla się to ludziom w newsfeedzie. Dobra. A grafika wcześniej? To jest taka ogólna, pierwsza taka zaawansowana strona o tym, jak ustawiamy tego posta. Tutaj ewentualnie możecie sobie w tym miejscu wrzucić bazę maili wcześniej, tam załadować ją i tylko do tej bazy waszej adresowej wysyłać reklamę. No tutaj mamy Polskę. Możemy robić też z informacją tylko do jakiegoś miasta, tak? Tutaj w zainteresowaniach możemy wpisać na przykład ludzi, którzy są zainteresowani fanpage'em ngo.pl. Różne sposoby można robić. Można sobie tutaj wpisać, jak ja to wczoraj zrobiłem i zaraz będzie szczegółowa taka nasza, wyniki naszej kampanii. Wpisać Poznań, a tutaj zainteresowania doprecyzować, że na przykład tylko polityka i problemy społeczne. Przejdźmy dalej. Oprócz tego niżej jest też taka zakładka, czy chcemy, żeby do wszystkich tych osób docierała ta informacja, ten nasz post, czy tylko do osoby połączone z Kirem. Jak klikniemy zaawansowane, co mi się często też zdarza robić to, no to osoby połączone z tymi fanpage'ami różnymi, wszystkimi, które mamy, tak? Można wykluczyć jakiś fanpage, ale można też uwzględnić osoby połączone. No, można kombinować, bo to będzie wam się potem po prawej stronie liczba tych osób zmieniała. Tutaj dowężamy, jak zrobimy znajomi Kira i sieci obywatelskiej Watchdog. O tym możemy dyskutować jeszcze, jak będzie czas dyskusji, jakie to są zależności, ale to jest bardzo skomplikowane i szczególnie jak mamy tyle fanpage'ów i ja różne kampanie włączam, próbuję i po 1,5 godziny, jak ta kampania ruszy, to ją weryfikuję, bo po 2 godzinie patrzę, czy jest tani koszt dotarcia, czy jest drogi, czy klikają, czy reagują, czy nie. Także pod tym względem trochę mi to czasu zajmuje. Bardzo ważne jest to, pamiętajcie tutaj w budżecie, żeby zmienić moim zdaniem na budżet całkowity, żeby nie zostawić tego, że dziennie będzie wam wydawało 15 zł. I tutaj, nie wiem, 2 złote, bardzo często post za 2 złote. Tak? Szczególnie do tylko osoby połączone z Kiro, czy tam z naszym fanpage'em. Dużo aktywności za 2 złote i wiem, że nie dość, że wyskoczy to ludziom w newsfeedzie, to jeszcze potem oni, nie wiem, chętnie w to klikają, zazwyczaj. Kolejna grafika. To są tajni, to jest kuchnia wczorajszego posta o problemach z jawnością na Uniwersytecie w Poznaniu. Na moment robienia screena mam tutaj 15 aktywności. Teraz mam około 40. Łączne wydatki złote 45. Także średni koszt to 10 groszy, teraz chyba jest 8 groszy za aktywność różnego rodzaju. Tutaj mamy 19 kliknięć witryn, 5 polubienia postu, takie informacje podstawowe. Także całkiem mi się to podoba i taki wynik za taką cenę. Uważam, że warto i przybyło nam też kilka nowych fanów z Poznania. I jeszcze. Dobrze, przejdźmy dalej. Jesteśmy? Coś nie. Okej. Okay. To jest przykład naszego postu z piątku, kiedy nie miałem czasu
i tak dobrze jeszcze nie miałem informacji od naszego wolontariusza, jak zamieniać te literki, żeby czytał jako kwadrat, i wiedziałem, że mi to zablokuje się ta reklama dosyć szybko, ale godziłem się też na to, bo to była taka informacja typu, że chwalimy się, więc unikamy chwalenia się, więc spoko, niech to będzie krótka kampania godzinna, ale ustawiłem ją szerzej, ustawiłem ją też na znajomych, naszych fanów i no i spoko, całkiem nieźle poszło, także taka informacja, kiedy nie jesteście w stanie zmienić grafiki, nie chce wam przejść, wiecie, że nie przejdzie, to ustawiamy, jeśli możemy się wrócić 2 razy. Tutaj i możemy wpisać tutaj większą kwotę, na przykład jakbym tutaj wpisał 6 zł i wcisnął Enter, to ona mi się od razu domyślnie wydłuży na jakieś 3 dni. I wtedy, kiedy chcę taką krótką kampanię zrobić, godzę się na to, że nie będzie kliknięć po 5 groszy za aktywność, za jakieś kliknięcie, tylko będzie po 10-15 groszy, to skracam z tych 3 dni na jeden i to jest dosyć skuteczne w naszym przypadku. To dobrze nam wychodzi takie skracanie czasami, jeżeli chcemy odrobinę, kilka groszy podnieść koszt aktywności, ale żeby było jej więcej, szybciej, bo informacja o tym, że będziemy w radiu, stanie się nieaktualna, bo różne mogą być przypadki. Przejdźmy dalej. Ostatni slajd to jest zachęta, to jest prośba do Was, żebyście nie kupowali pustych lajków, czyli nie ustawiali kampanii promuj swój fanpage. Bo o ile jesteście w stanie stargetować grupę, zawęzić ją do jakiegoś kręgu osób, o tyle są to moim zdaniem zmarnowane pieniądze, puste lajki i lepiej zbierać ludzi poprzez waszą codzienną aktywność, poprzez próbę tworzenia artykułów, kontentu. Jeżeli jesteście początkową organizacją, to przecież możecie szerować info od innych organizacji, info z gazet, w tematyce związanej, i też chodzi o to, żeby o pewną regularność. I gdy się przyglądałem, na czym opierasz tezę o nieużytności takich lajków? No, takie puste lajki, w sensie, że promujecie fanpage, tak? Ile ktoś się dowie poprzez taką informację, jak tutaj widzicie, dwie informacje, taka sobie grafika. Nie wiesz, dlaczego ktoś kliknął w reklamę takiego pieska, bo tutaj w ogóle coś tam mówi. Tak, żeby zbierać lajki na bazie waszej codziennej działalności i budować wokół tego komunikację. Wiem, że można wpaść, nie wiem, okaże się, że dostaniecie zaraz jakąś kasę wielką na Facebooka i komuś przyjdzie do głowy robienie czegoś takiego. Potem przecież będziecie mieli o tyle większą liczbę fanów i tak naprawdę nie będziecie wiedzieli do końca, co grzeje tych fanów. Ja rozumiem, że potem ich i tak nie można stargetować, ale moim zdaniem, z mojego doświadczenia wynika, że lepiej spokojnie promować codzienne działania, nawet po 2 zł, budować pewną regularność postów. Tak jak zaglądałem na wasze posty, to tam było po 10 dni przerwy w postowaniu. 10 dni przerwy w postowaniu i jednego dnia 2 posty. Dziękuję. Tak, czekam na pytania, jeśli mogę wiedzieć, ile mam czasu jeszcze. Okej. To nie piszecie, choć krótko. Pytanie brzmi, a jak wrzucacie artykuły, to nie piszecie, choć krótko, o czym ten artykuł też? Jakaś tam zajawka? No tak, zajawka jest bardzo ważna. Zajawka jest bardzo ważna i wydawało mi się, że poświęcam na to dużo czasu, żeby zwracać uwagę na to, że możecie zmieniać samą treść artykułu, sam podtytuł artykułu, że da się zmieniać obrazek. No i sama treść jest najważniejsza, żeby ciekawie tą zajawkę napisać, żeby nie powtarzać tego, co jest w tytule i w podtytule. I starać się oczywiście, żeby to była zajawka jak najkrótsza, no ale no, czasami to nie wychodzi, żeby to była krótka informacja. Czasami jest to cytat z tej gazety, z tego wszystkiego. No, także no, to jest cała filozofia pisania tych zajawek i zwracałem uwagę, żeby nie pisać postów zrozumiałych tylko dla siebie, żeby starać się nie pisać postów śmiesznych tylko dla siebie.
i nie robić w nawiasie czegoś, nie dawać linków, które są niepotrzebne, bo można je skasować, zwracać uwagę na budowę graficzną takiego posta. Tam był przykład posta z HFM-u, jak były tam trzy pytania i odrobinę się do tego przyłożyć, zwracać uwagę na przecinki i na wszystko. A kwoty, jakie wydajecie na reklamy na FB? No to tak jak, jeśli mogę prosić o doprecyzowanie pytania, bo starałem się mówić o tym, że często to jest 2 zł na poście i często na przykład przy zdjęciu to są różne kwoty. Nie da się powiedzieć, ile miesięcznie, bo to bardzo różnie bywa. Nie wiem, wczoraj wydaliśmy 3 złote, przedwczoraj 4, ale zdarza się, że wydajemy i 30 złotych dziennie. A użycie znaczka hashtag działa. Nie działa. Nie działa. Próbuję to budować od dłuższego czasu. Piszę o tym jak najmniej, bo piszę tych hashtagów jak najmniej i jak piszę, to tylko dlatego, żeby to wyglądało. I tylko jeden hashtag, czasami dwa, czasami trzy, bo zabiera miejsce i bardziej myślę o tym, jak to graficznie wygląda. Dlaczego usuwać adres linka? Czy celowo używacie w postach nieformalnych słów typu kasa, a nie pieniądze i emotikonów? To zależy, jak bardzo formalny jest fanpage, zależy, z którego fanpage'a, zależy, jaka informacja. Celowo zmieniamy grafikę na bardziej klikalną. Jeśli do tego zmierzasz, tak, celowo staramy się pisać w taki sposób, który będzie podkreślał wagę problemu, który będzie zwracał uwagę, tak? To oczywiście jest jakaś pewna groźba tabloidyzacji, ale staramy się trzymać poziom. A dlaczego usuwać adres linka? On przypadkiem nie zwiększa zasięgu i widoczności posta? Nie rozumiem pytania, nie widzę żadnego związku między linkiem w poście a zwiększeniem zasięgu i widoczności posta. Na pewno nie. Nie. Sugeruję usuwać link, bo jest niepotrzebny, bo zabiera wam miejsce, bo wygląda dziwnie. A jak ja mam kłopot z oznaczaniem osób i organizacji, czasami działa, czasami nie. Jak zrobić, żeby działało zawsze? No nie ma takiej odpowiedzi. No nie wiem. Nie udało mi się wczoraj. Póki co miałem fajną skuteczność, coś mi się wczoraj zablokowało, jest problem, zwracałem uwagę na to, żeby zmieniać autora, z jakiego poziomu piszemy. Ja mam też o tyle problem, że to jest dla mnie ważne w takim pewnym momencie, mam na to mało czasu, jak mi się nie udaje, to blokuję tego posta, bo jak już opłacę te 2 złote, to już potem nic nie mogę wyedytować z tego posta, nic nie mogę zmienić. Jakie są najlepsze godziny do zamieszczenia info i dni tygodnia? Moim zdaniem startujcie z różnymi większymi kampaniami w poniedziałek, tak? Rano, ale zwracajcie uwagę, czy na przykład w poniedziałek rano nie idzie informacja od rana, że zmarł profesor Winczorek, czy ktoś inny znany, który w jakiś sposób może mieć wpływ na to, że powinniście się wstrzymać z postowaniem. My tak zrobiliśmy w poniedziałek i tam kilka osób do mnie pisało: Bory, spuszczajmy już coś, spuszczajmy coś. Ja mówię: easy, spokojnie. No, także staramy się to robić w poniedziałek rano, staramy się to robić codziennie rano. Im wcześniej, tym lepiej. Im mam lepszą komunikację w zespole, tym łatwiej mi jest nastawić budziki rano i wiem, że ten artykuł będzie, a nie dowiaduję się o nim o 10:30, bo o tej wstałem. A nie lepiej, jak przez menadżera, to tak, że jak płacimy przy poście, to reklama. Te pytanie pominę, bo wydaje mi się, że w screenach to wychodziło. Chcielibyśmy się jeszcze dowiedzieć, jeśli jest taka możliwość, czy faktycznie jest różnica w reklamie z menadżera? Ja polecam z menadżera, bo wtedy ma się podgląd wszystkich aktywności. I jest tam więcej opcji. No, pytanie do was, tak? No, moim zdaniem zawsze opłacajcie przez menadżera reklam i jest tam potem fajny pogląd. Po zrobieniu utwórz reklamę, ustawieniu tutaj tej grupy, czy tylko nasi fani, czekajcie 1,5 godziny, patrzcie na to, kiedy zaczyna się tam w tych statystykach wyświetlać osobom, tam 50 osób już zobaczyło, potencjalnie mogło zobaczyć waszą reklamę,
albo tylko w newsfeedzie, bo możecie ustawić, że to będzie tylko newsfeed, tylko komórka, czy tylko z boku reklama. My to różnie robimy. Też widać, jak te reklamy będą wyglądały, czy to w newsfeedzie, czy to z boku, czy to na komórce. I jak ta reklama zacznie się wyświetli się już 100 osobom, no to tam już będziecie mieli koszt napisany, ile kosztowało to, że do 100 osób ta reklama potencjalnie się dotarła, tak? A potem jak będzie pierwszy klik, to wyskoczy i jaka jest średnia cena za aktywność. Ja zazwyczaj wyłączam wszystkie aktywności, które są droższe powyżej 20 groszy za klik, ale są kampanie czasami, że pomimo skomplikowania posta i trudności problemu i trudnej grupy docelowej, bo są to prawnicy bądź adwokaci, jestem w stanie zapłacić za koszt dotarcia 30 groszy. Nie wykluczam takiej sytuacji. Pytanie też, skąd macie na to pieniądze, ile ich macie, czy na przykład to są pieniądze od sponsora i sponsor sobie życzy, czy tak czy siak, bez względu na koszt dotarcia, okej, okay, niech będzie jak najmniejszy, ale jednak promujmy to mimo wszystko. Jak odmieniać imiona i nazwiska? Wydaje mi się, że pokazałem. Jeśli nie, to proszę o sygnał. Co rozumiesz jako kampanię na FB? Kampanię na FB, no to mamy post. W naszym znaczeniu, w moim znaczeniu to oznacza to, że... Znaczy tak, to może oznaczać każde opłacenie posta na FB, tak? Bo jeśli jest świetnie, tak jak przed chwilą zobaczyłem, że po prostu artykuł, dzisiejszy artykuł w Stołecznej z okładki idzie nam po prostu po 2 grosze za klik. Ja ustawiłem go tylko za 2,50, więc tam szybko zrobiłem szerzej i do różnych grup odbiorców, nie tylko naszych. No i już się jaram, już czekam, już to jest dla mnie kampania. Już czekam, się zastanawiam, z jakiego fanpage'a to dodatkowo reshare'ować i kolejną kampanię ustawiać, bo post ma potencjał. Kolejne pytania nie widzę. Nie wiedzą. No to przejdźmy do naszej prezentacji. Do screenu numer 20. Slajdu numer 20. Widzicie tutaj Patrycję, a weź Szczepańska się? To tak się odmienia. Tylko, że ja tu akurat Patrycji się nie da, z Patrycją nic się nie da zrobić. Ale jak byłby Borys, no to dałoby się napisać Borys się, Borysie. Dodajemy do taga Borys, który odsyła do mojego profilu na FB normalne litery Borysie. Tak? Najpierw robimy małpa, piszemy Borys Bura. Wyskakuje nam Borys Bura, po czym robimy raz backspace i zostaje nam tylko Borys. No i dopisujemy sobie literkami Borysie się i od nowa robimy Borys Bura i usuwamy tylko wtedy Borys i zostaje Bura. Możemy napisać Buraku. Borys Buraku na przykład. Jeszcze jakieś pytanie jest? Szukam pytań. Jakichś kolejnych. Jeszcze zapraszania znamy tych osób, które tak. Czy interesować w ten sposób obce osoby? Czy to nie jest forma spamu? Słuchajcie, no to tak jak wspominałem na samym początku, to webinarium i ta moja prezentacja o naszej działalności jest bardzo subiektywne. Ja tego nie uważam, żeby to była forma spamu, bo jak wiadomo, spam to w ogóle rozsyłanie spamu jest karalne i w życiu bym nie chciał iść do więzienia za to. Więc uznaję, że skoro ktoś kliknął fanpage, w artykuł, w post, lubię to, to mam prawo go zaprosić do polubienia mojej strony fanpage'u. Ale jego znajomych nie zapraszam. Nie było, to nie jest prawda. Tutaj głosy podchodzą, że a jego znajomych, nie ma takiej możliwości zaproszenia jego znajomych. Znaczy ja mogę się postarać o to, żeby ci jego znajomi dostali w newsfeedzie reklamy polub nas, ale nie robię tego, nie chcę, żeby tak było. Ja sobie trafię do nich w inny sposób. Czy jeszcze jakieś pytania?
Zapraszam z profilu posta na fanpage'u i im powinno wyskakiwać zaproszenie z fanpage'a. Natomiast wiem, że nie zawsze tak jest. Wiem, że czasami dostałem ode mnie takie zaproszenie. Też mi jest to trudno sprawdzić, bo nie mam takich osób. Natomiast no ja też mam na swoim profilu, oprócz tego, że mam prywatne rzeczy, no to skoro się tym zajmuję Facebookiem, no to mam napisane, że jestem od komunikacji, mam cover foto od komunikacji, także jeśli nawet zapraszam osoby jakieś, czy gdzieś piszę na innych portalach, mamy też oprócz fanpage'a taką ważną grupę dyskusyjną na Facebooku i to też zwracam uwagę na niszowość, bo wy też możecie wpaść na pomysł, że program waszej organizacji, jaki zasługuje na fanpage, albo wasz sponsor będzie od tego wymagał. Także tak, jak gdzieś się wypowiadam, nie zawsze mogę się wypowiedzieć jako fanpage i nie zawsze chcę, nie zawsze mogę, więc się wypowiadam pod swoim, ze swojego profilu, ale w jakiś sposób chciałbym, żeby to było oczywiste, że jestem osobą od komunikacji w mojej organizacji i żeby każdy wiedział, że w związku z tym może do mnie napisać w każdej, chociaż najmniej, najmniej. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na Facebooku. Lajkujcie, szerujcie swoje posty, swoje rzeczy i wspierajmy się na Twitterze i na Fejsie, bo w jedności siła. Dziękuję i witam ponownie na drugiej części. Już nagrywam z domu. Było trochę pytań, trochę niejasności, dlatego postanowiłem, kilka też mi z tego uciekło. Wy też zaczęliście tak różne kampanie sobie robić i też mogą wyciągnąć jakieś wnioski, więc właśnie zapraszam na drugą część. Okazało się to wszystko bardziej skomplikowane niż się wydawało i mi i wam, także. Dlaczego tak jest? No, bo ludzie są skomplikowani na tym fejsie, no i delikatna relacja jest między nami a odbiorcą. To nie jest tak, że ktoś przeczyta w gazecie artykuł, z którym się nie zgadza, albo który wprowadza w błąd i nic się dalej nie dzieje, bo nie ma do niego emocjonalnego stosunku. Na fejsie jest inaczej, także uwaga na budowanie tej wiarygodności waszej facebookowej. Żebyście nie odsyłali nikogo linkiem nie, tam, gdzie byście nie chcieli, nie wiem, czy to wynika w przypadku czy błędu. Budujcie tą wiarygodność i pamiętajcie, żeby nie stracić kreatywności w tym wszystkim i różnorodności. Social media to klasyczne media, no chyba tak można powiedzieć już. Wiem, że część osób z was prowadzi jakieś lokalne serwisy. My też, mimo że jesteśmy NGO-sem i chcemy budować markę, to też gdzieś tą formę newsową próbujemy realizować. I potrzebne jest do tego wypośrodkowanie pewne, bo jako marka powinno się postować rzadziej, rzadko, do jednego posta dziennie. Natomiast no, taki serwis newsowy, wasza działalność, no, macie na pewno dużo tego kontentu. My mamy na przykład pod fanpage, publiczne rejestrum, fundusze sołeckie, pozarządowe centrum dostępu do informacji publicznej, Watchdog Portal dla innych organizacji strażniczych, który jest jeszcze pod nazwą watchdog.org.pl. Dzięki temu łatwiej jest nam zarządzać ilością tego kontentu i tych różnych informacji. Natomiast zwracam na to wszystko uwagę. Zobaczcie na te statystyki. Prawie 40% osób korzysta z Facebooka, żeby dowiedzieć się na temat czegoś, na temat polityki rządu, a dla 30% jest to kluczowe źródło wszystkich informacji. To bez komentarza po prostu pozostawię w Polsce. Jest podobnie, tak? Jeśli nie ma tak dzisiaj, to na pewno jutro tak będzie. Tutaj macie pokazane, jak rosły aplikacje w 2014 roku. Było pytanie wcześniej o Pinteresta. Ja tam mam konto od dawna, od kilku lat. Specjalnie wszedłem teraz zobaczyć, co się tam dzieje. Faktycznie jest duży przyrost osób moich znajomych facebookowych na Pinterestie, natomiast tam się niewiele dzieje. No to ktoś wrzuca tą modę i te różne fajne rzeczy, ale większość osób cały czas nic tam nie robi. Jest kilka osób z NGO-sów.
Natomiast i fajnie tam się rzuca te infografiki, oczywiście, no Kamil Śliwowski ma super profil z panoptyką tamże, natomiast i w ogóle to jest super miejsce do trzymania takich infografik, na przykład na Instagramie, no nie wrzućcie czegoś takiego. Zwracam uwagę na Snapchat, który no rośnie niewiarygodnie, tam już robią swoje kanały i CNN, i Discovery. Ja też się nie mogę doczekać, kiedy zrobię Watchdog Stories tam, kiedy to będzie wszystko bardziej otwarte przy jakiejś większej imprezie, może mi się to uda, może już we wrześniu. Natomiast no póki co jeszcze jest zarezerwowane chyba dla jakichś większych klientów, jak się nie mylę. Tutaj macie prognozy, jak pod kątem dziennikarstwa Snap może się rozwijać, artykuł po angielsku. Waga posta, to znaczy cały czas co wam wyskakuje w tym newsfeedzie, jak wasz post będzie wyskakiwał, jeśli ktoś go polajkuje, ktoś go skomentuje, ktoś go szeruje. To jest taka punktacja, to nie jest specjalna punktacja, natomiast ja uzyskałem i się z nią zgadzam, no też logiczne jest, żeby taka punktacja była mniej więcej, żeby tak to wyglądało i tak to pożyło. I no chodzi też oczywiście o to, ilu osobom się wyświetlicie na głównej stronie Facebooka. Przypominam, że chyba wcześniej podałem 10% zasięgu naturalnego osiągacie postując na własnym fanpage'u, natomiast to była zawrzona statystyka, myślę, że to jest około 5-7%. I tutaj macie planszę o kolejnych priorytetach facebookowych. Wideo jest najbardziej promowane, zgadzam się, to mi się też potwierdza w różnych kampaniach do różnych grup. Czyste posty bez obrazka też mi się kilka razy udało, tam było wcześniej jako niespodziewajka. Jeśli planujecie posty, ok, spoko, jeśli macie możliwość 5 minut przed zaplanowanym postem puścić go, puśćcie go, tak? To jest naturalne, że Facebook powinien wycinać planowane posty, bo przecież w ten sposób nie stworzy miejsc pracy dla takich osób jak ja. Tak, tutaj macie, bo jak sobie wpiszecie ten link, to jest odesłanie do posta Konrada Traczyka z HFM-u, gdzie wrzucił właśnie wideo, jak tam YouTube toczy wojnę teraz z Facebookiem o to i się strasznie spina o to, o różne rzeczy do Facebooka i jeśli ktoś chce być na bieżąco, to zapraszam tutaj w ten link i w te wideo, ale to tylko tak na programowo dla jakichś tam osób, które chcą się mega wkręcić albo są wkręcone, to tutaj tam sobie możecie zobaczyć, jak YouTube tam szaleje. Oczywiście zapomniał był, jak cielęciem był, bo sam się upadł na tej szarej strefie w tym temacie. Ludzie czytają tylko nagłówki. Nie obrażajcie się też na mnie, że ja czytam tylko nagłówki waszych newsów, tak? Bardzo rzadko kiedy mnie coś zainteresuje i wchodzę w ten artykuł, nie mam czasu, nie interesuje mnie to. No przepraszam, dlatego tak ważne jest, abyście dbali o te nagłówki. Ta plansza to jest serwis, w który wejdziecie po tym linku. To tylko taka pokazówka z mojej strony, żeby wam pokazać, jak bardzo to jest ważne. To jest po angielsku. Specjalne kombo, które analizuje wam, jak fajny jest wasz nagłówek, tak? Pamiętajcie, aby nie publikować o 15.00, ani o 15.30. Nie publikujcie o pełnych godzinach, bo wszyscy wtedy publikują. Tutaj uciekła ta plansza po poprzednim razem. Pod tym adresem sprawdzicie, czy wasz obrazek przechodzi przez facebookową reklamę. No bo to się zazwyczaj sprawdza i warto z tego korzystać, żeby osiągnąć te 20% tekstu, żeby nie przekroczyć ich. Było pytanie też, jak odesłać kogoś do konkretnego posta, klikając w datę, tak? Po kliknięciu w datę dostaniecie linka w wyszukiwarce, którego możecie komuś wysłać, aby zobaczył tylko konkretnego posta, a nie tam chodził i szukał go na waszym Facebooku, na waszym timeline'ie. Dwa słowa o odsyłarce, skracarce, bo widzę, że namiętnie z tego korzystacie. Słuchajcie, korzystajcie z tego bardzo rzadko, ekstraordynaryjnych przypadkach. To nie jest tak, że no, po prostu zauważyłem, że wszyscy zaczęli z tego korzystać, a gdy macie raport w PDF-ie na własnej stronie, w własnej domenie, to wtedy możecie odesłać. Kiedy macie 3-4 linki do komunikacji w jednym poście, to wtedy. No bo przecież ja wiem i inni ludzie też mogą wiedzieć, że w ten sposób liczycie ludzi, tak? Nie ma żadnej potrzeby, żebyście odsyłali do artykułu. Ja chcę wiedzieć do jakiego, chcę wiedzieć, jaki jest link w nagłówku. Po pierwsze, bo jak będę widział, to mogę w niego nie kliknąć.
Po drugie, tym bardziej właśnie chcę wiedzieć, bo Anusz w niego wejdę. Po drugie, jeśli nawet nie wejdę, to chcę wiedzieć, o czym mowa. I trochę, moim zdaniem, to jest trochę nadciągane. Oczywiście to jest cały czas wszystko subiektywnie, to jest cały czas moje zdanie. Dalej. Było pytanie o to, ja tam nie do końca jasno powiedziałem. Tak, wysyłamy zaproszenie z poziomu nie fanpage'u, a admina, który akurat wysyła te zaproszenia do ludzi, którzy polajkowali post, a nie są z nami naszej strony. Tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o prezentację, a chciałem wam jeszcze pokazać dwie, trzy rzeczy przy... tak, tutaj mamy opłacanie. Pamiętajcie, że możecie przy opłacaniu wybrać na przykład, że raz dziennie ta reklama, nie? Czy to chcę, żebyście wiedzieli, że są różne opcje i żebyście korzystali, bo to nie jest tak, że sobie ustawi... To dam wam sponsor 100 zł, wy ustawicie go na posta i go tak zostawicie, no i... Okej, okay, mi się wasze reklamy podobają, ja je uwielbiam, bo są o wiele lepsze niż mam standardowo na fejsie. Natomiast część osób może to przeszkadzać, że codziennie po kilka razy widzą waszą reklamę. Także ostrzegam o tym i namawiam też, żeby próbować zmieniać czasami, żeby o to odrobinę bardziej dbać. Ale to nie jest to, co chciałem pokazać, przepraszam, już to odnajduję. O, jesteśmy. Limonka. Róbcie ankiety na limonce, nie róbcie tego w Google, bo Google zbiera dane, a limonka nie, jest to o wiele lepiej tutaj zabezpieczone i szanujmy swoich użytkowników. Pirate Partners, fajne narzędzie do tego, żeby w kilka osób pracować razem. Tutaj jest czat, naprawdę może być dużo osób, będą pisały, tutaj będzie się wyświetlało zmiany na różny kolor. Może komuś się przyda. Tutaj mamy aplikację do Twittera, znaczy nie tylko do Twittera, a też do innych rzeczy. Mam tu na przykład swojego Instagrama popiętego też, ale przejdźmy do Twittera, bo chciałem wam powiedzieć, że o Twitterze, żebyście dawali, jeśli już tam macie konto, to dawajcie followbacka. Jeśli ktoś was pofollowuje, odwdzięczcie się tym samym i dajcie mu też follow. Jeśli ktoś was odfollowuje, to też to możecie sobie tutaj sprawdzić. Oczywiście to wszystko jest dostępne z poziomu samego profilu na Twitterze, natomiast no tutaj jest to jakoś moim zdaniem lepiej zagregowane i fajne jest na przykład tutaj ci, którzy was wspominają, też im dawajcie suby, lajki, czy jak to się mówi, followujcie ich i pilnujcie tego, wtedy widzę, że wasz fanpage, że wasz Twitter żyje, że jesteście, zdobywacie kolejnych followersów i na Twitterze to jest dosyć ważna ilość i tam jesteście w stanie się naprawdę, znaczy dużej osób, a tam się wyświetlicie każdemu, kto akurat będzie online, albo kto akurat ma mało fanów i potem wchodząc na Twittera wyskoczy wasz tweet.